Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu Wisły Kraków z Lechem Poznań. Gości pierwszej części jest trener drużyny przyjezdnej, pan Dariusz Żuraw. Panie trenerze, prosimy o podsumowanie spotkania. Dzień dobry. Nie wyszliśmy dobrze w ten mecz. Szybko straciliśmy bramkę. Ale wydaje mi się, że tak po pierwszych 10 minutach zaczęliśmy przejmować kontrolę nad meczem. Zaczęliśmy sobie kreować sytuację. Udało nam się wykorzystać tylko jedną w naszej połowie. Dążyliśmy do tego, aby ten mecz wygrać, aby stworzyć swoją sytuację i tą lewą bramkę zwycięską strzelić. Kilka okazji było, niestety nie udało się. Zabrakło nam trochę spokoju, wyrachowania w tych klarownych sytuacjach i stąd tylko jeden punkt wywozimy z Krakowa, ale uważam, że trzeba ten punkt szanować, bo wydaliśmy się z tym zespołem, który postawił nam wysoko poprzeczkę. Jesteśmy w fazie cały czas rozwoju, uczymy się, staramy się kontrolować mecz, grać do przodu. Nie do końca na wyjazdach jeszcze udaje nam się z tego przywozić kompletny punkt, ale mam nadzieję, że grając tak dalej konsekwentnie te zwycięstwa na wyjazdach też przyjdą. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Oddaję Państwu głos. Są jakieś pytania? Michał Białański. Witam panie trenerze, Michał Białański. Ja chciałem zapytać o zdjęcie Ramireza, czy to było podyktowane tylko tym, że on miał żółtą kartkę i pan się bał, że on za chwilę złapie drugą, czy po prostu jakieś względy jeszcze taktyczne za tym stało? Dziękuję. No, chcieliśmy, tak, Dani miał trochę strat już na początku drugiej połowy, widać było, że nie czuł się dzisiaj najlepiej, natomiast chcieliśmy trochę podwyższyć jeszcze w zespół, bo mieliśmy sporo dyscyplinowania głośnego sektora. Filip Marciński jest zawodnikiem, który dobrze wchodzi, dobrze uzupełnia napastnika i stąd to tak. Są jeszcze pytania? Michał Bojewoński. Panie trenerze, ten remis dla pana jest bardziej rozczarowujący, bo jakby dziewiąty już sezonu to jest dosyć dużo potraconych punktów, ale jednocześnie zrównujecie się punktami z wiceliderem, jakby pokazujecie, że włączacie się do wyścigu za Legią Warszawa. Dziękuję. Oczywiście chcemy, myślimy z meczu na mecz i dzisiaj był najważniejszym z Wisłą. W przyszłym tygodniu będziemy się koncentrować na Legii. Oczywiście chcielibyśmy gonić, ale też wiemy, w jakim miejscu byliśmy niedawno i szanujemy każdy punkt, każde zwycięstwo, więc myślę, że ciężką pracą uda nam się wdrapać na podium. Skąd nie ma więcej pytań, to bardzo dziękujemy. Dziękuję.